13 dożynki województwa podkarpackiego oraz diecezji tarnowskiej odbyły się w tym roku w Mielcu, gdzie przyjechali rolnicy z całego regionu chcący podziękować za tegoroczne plony. Jest to, myślę, wielka uroczystość dla wszystkich uczestników, ale w szczególności dla rolników, bo to z trudu pracy ich rąk powstaje ten chleb, którym przez cały rok się dzielimy, który musi nas łączyć, który jest takim elementem, który ma bardzo wiele znaczeń, wiele odniesień w naszej polskiej i chrześcijańskiej tradycji. Dożynki rozpoczęła msza polowa na placu przy Bazylice Mniejszej pod wezwaniem świętego Mateusza. Nabożeństwu przewodniczył biskup senior diecezji tarnowskiej Władysław Bobowski, a homilię wygłosił biskup Edward Białogłowski, krajowy duszpasterz rolników. Biskup podziękował rolnikom za ich pracę i chęć niesienia pomocy. Dziękujemy rolnikom za ich trud, jaki wkładają w gospodarowanie podkarpacką ziemią. A ten trud jest wielki. Biorąc pod uwagę tegoroczną pogodę, to ten trud jest olbrzymi. A równocześnie rolnicy to ludzie solidarności, wrażliwi na los biednych, potrzebujących, na los tych, którzy oczekują wsparcia czy kawałka chleba. W czasie mszy rolnicy złożyli dary, dziękując za zbiory i prosząc o błogosławieństwo. Wśród nich byli starostowie dożynek, którzy wręczyli biskupowi dwa chleby wypieczone z mąki z tegorocznych zbiorów. Dla Krystyny Czuchra, która od prawie 40 lat wraz z mężem gospodaruje na roli, dożynki są bardzo ważnym wydarzeniem. To jest czas, kiedy można podziękować za całoroczne zbiory, cieszyć się z tego, żeśmy doczekali następnych żniw, następnych dożynek. Mieczysław Miazga, tegoroczny starosta dożynek wojewódzkich, podkreślał z kolei, że gospodarowanie na roli wymaga nie tylko wielu umiejętności, ale także powołania, o które coraz trudniej. Widzimy, coraz mniej powołań jest, bo jak jedziemy, to serca się kraje, tyle odłogów, tyle ziemi nieuprawianej. Jest to naprawdę trudny kawałek chleba, jest to narażone na różne anomalie pogodowe, na mrozy, na gradobicie, na suszę, na powodzie. Jest to naprawdę trudny kawałek chleba, dlatego coraz trudniej o to powołania. Marszałek, składając na ołtarzu bochen chleba, powiedział, że jest on symbolem trudu i pracy podkarpackich rolników, a także wszystkich mieszkańców regionu. Chleb w chrześcijańskiej, polskiej i podkarpackiej tradycji to symbol niosący olbrzymią liczbę pozytywnych znaczeń i odniesień. Chleb to symbol wszystkich podstawowych potrzeb człowieka, a wspólnie spożywany jest znakiem gościnności, przyjaźni i solidarności. Okazały bochen chleba to również oznaka, że żniwa i plony były udane, chociaż trudne, i tego chleba nie powinno zabraknąć na co dzień na naszych stołach. Dożynki wojewódzkie to także przegląd najpiękniejszych wieńców z całego regionu. Wymyślne konstrukcje zachwycały gości dożynkowych. Przeważały tradycyjne wieńce, ale nie zabrakło też takich jak ten w kształcie kuli ziemskiej. Wszystkie kosztowały wiele pracy i wysiłku. Kosztowały pracy. No parę dni żeśmy robiły popołudniami, wieczorami. I wyklejanie serca też dosyć dużo czasu zabrało, ale wszystko było w miarę do zrobienia. Niektóre wieńce panie robiły do ostatniej chwili. Chciałyśmy, żeby świeże owoce, kaliny, żeby ładnie wyglądały, ładnie się prezentowały. Po zakończonej mszy delegacje dożynkowe przeszły ulicami Mieleckiej Starówki na pobliski stadion. W mieleckim stadionie Gryf na uczestników dożynkowych uroczystości czekały liczne atrakcje. Wiele zainteresowania wzbudziło też rozstrzygnięcie konkursu na najlepszego sołtysa powiatu mieleckiego. Nagrody zwycięzcom wręczył marszałek Władysław Ortyl.